Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy grę Haunted Castle firmy Konami z 1988 roku. Gra to jest taka, no nie strzelanka, tylko raczej wydaje mi się przygodowa. No, chodzimy po jakimś tam zamczysku. No i trzeba tu pewne rzeczy zbierać. No jak sama nazwa wskazuje, nawiedzony zamek, więc musimy go tutaj bronić przed tymi stworami, kościotrupami i innymi elementami, które nam się tutaj pojawiają, jak na tym demku widać. Dobrze, wrzucamy w takim razie na początek 3 żetoniki. Jakie fajne odgłosy po wrzuceniu każdego żetona. No i rozpoczynamy. O, masz, porwały. Mi moją narzeczoną. No, no dobra. Słuchajcie, nie wiem, czym to się na razie gra, więc... O, dobra, tym. Możemy co, kucać, możemy skakać. I co możemy jeszcze? No chyba tyle. A tam, czekajcie, czy w górę mogę? Powinienem móc w górę przejść. Tutaj są te schody. A, ptaszki mnie też tracą życie, dobra, wiem już o co chodzi. Myślałem, że ptaszki to nie. A patrz, nie mogę tam skoczyć. Myślałem, że będę mógł. Może jakiś sposób jest, którego jeszcze nie poznałem. Dobra. No jak ją? A, widzicie. Chyba mi się udało. Znaczy, udało mi się wskoczyć. Pierwsze te 3 żetony to będą żetony, które pozwolą mi rozpracować sobie gałkologię tej gry. Aha, jest continue. No dobra, to continue. Skoro continue, to continue. Ready. Dobra, ready. Oj. Tutaj ciężko. Dobra. Jak to zrobić, żeby wskoczyć tam? A, ten ptaszek, kurczę. Ale patrzcie, jakoś skoczyłem teraz. Czekajcie, muszę się nauczyć skakiwać tam. Muszę się jakoś nauczyć tam wskakiwać. Nie wiem jeszcze jak. O, skończyło się serduszko. Któryś wiem, że wskoczyłem, ale nie mogę teraz tego zrobić. I nie mogę go również zestrzelić, słuchajcie. No dziwna sprawa, bo żaden przycisk nie pozwala mi wskoczyć na górę. Wszystkie kombinacje już chyba wykorzystałem. I dalej nic. No nic, mówi się trudno. Idziemy dalej. Może dopiero... O... Continue? No continue! Kurczę, te ptaszki mnie załatwiają, nie bardzo wiem co z nimi zrobić. Widzicie? Teraz skoczyłem, ale jak ja to zrobiłem, to nie wiem. Idąc? O! Koniec. Continue. A, nie mamy już żetonów. Dobra, dołóżmy sobie... Nie wiem, ile mam go dołożyć. Chyba 10. I lecimy. Oj, oj, oj. Dobra. Kurczę. Nie wiem, od czego właśnie mówię, to zależy. No, niby nie mogę wskoczyć, a tutaj mi się teraz udało. Oczywiście w najmniej odpowiednim momencie.
Patrzcie, 23 kredyty nabiłem, no nie. Będziemy grali do jutra. Ale dlaczego teraz nie było? Słuchajcie kontynuacji, tylko zaczyna mi się tak jak gdyby od początku. Może ja coś tutaj źle nacisnąłem, no ale nie wiem. Mniejsza z tym. Lecimy do przodu w takim razie, słuchajcie. Co by nie tracić czasu. Poczekajcie, niech on to sobie przejdzie. Ja spróbuję jeszcze chwilę, skoro mamy tyle żetonów. Spróbuję jakoś... No ale patrzcie, no nie mogę wskoczyć. No dobra, wziąłem to serduszko niby. Ale oprócz... Ptaszki mnie załatwiają. O! Zobaczmy, czy będzie kontynuacja. Powinna być. No i jest continue. Słuchajcie, chyba już wiem, jak się wchodzi. Trzeba joystickiem, tylko to ciężko jest na tym moim padzie, bo on jest taki troszeczkę już, że tak powiem, no zużyty lekko. Kurde, te ptaki mnie denerwują. Gdy zrobię sobie tak... O! To idziemy górą sobie, patrzcie. I omijamy. Dobra. Aj. Continue, no continue. Właśnie ten ptak zawsze mnie załatwia. Nie wiem dlaczego. Co mam z nim zrobić? Przeskoczyć go nie mogę, no bo on, że tak powiem, porusza się na zasadzie taki, że słuchajcie. A. Dobra, idziemy do przodu. Nie ma co się obcyndalać. A czekajcie, przełączę na joystick analogowy. Zobaczymy, jak to będzie się poruszał. Oj, gorzej chyba coś widzę. Próbuję się joystickiem analogowym poruszać. Ale coś widzę mi nie idzie delikatnie. Ale chciałem się odwrócić i go załatwić. Nie, wracam z powrotem do joysticka cyfrowego, słuchajcie. Bo to nie ma co. Mówię, ten mój pad już taki... chyba ileś tylko tych kontynuacji jest. Potem mimo już nacisnę, że chcę kontynuować, to jednak widzę, że tej kontynuacji jak gdyby do końca nie ma. Nie wiem, od czego to zależy, ale jakoś to tak dziwnie właśnie się przedstawia. No dobra. Oj. Dobra. No patrzcie, widzicie? Jaki motyw? No ciężko to przejść. Continue, no continue. Nie podoba mi się to, bo zawsze jedno życie na początek się od razu traci. Jak to się mówi, na dzień dobry. O, widzicie? Dobra. Ptaszek i dziękujemy.
No ciężki temat wam powiem z tą grą. Mimo już zapowiadała się fajnie, to jednak do łatwych ona naprawdę nie należy. Aj. Dobra. No patrzcie. Jaka jest możliwość ucieczki przed tym ptakiem? No podskoczyć się nie da. Co? Kucnąć się nie da, bo on lata sobie w górę i w dół. No i co ja mam zrobić z nim? Mówię, to nie jest jakieś takie, no widzicie? O, akurat kucnąłem w dobrym momencie. Oj, nie zdążyłem niestety. Wziąć serduszka. Ajajajaj. Niedobrze. Very niedobrze. No nic, spróbujemy. Po raz ostatni chyba. Bo gra, jak widzę, dla mnie jest po prostu za trudna. Krótko rzecz ujmując. To chyba jest pozycja nie na moje umiejętności. No widzicie, koniec. No nic, nie przedłużam w takim razie, bo widzę, że to mi nic z tej gry nie wychodzi. Może komuś będzie, że tak powiem, lepiej się szczęściło. Jeżeli ktoś ma tą pozycję, to zachęcam do informacji w komentarzach, jak idzie wam w tą grę, bo bardzo jestem ciekaw, powiem szczerze. A ode mnie tymczasem tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam, cześć!